Anika, jak spędzasz wolny czas? Chodzisz na imprezy? Na imprezy? No, jak w ogóle mam ten wolny czas, raczej nie imprezuję, ponieważ po prostu nie mam kiedy. Ale czasem, jak właśnie mam ten wolniejszy czas, to lubię spotkać się z przyjaciółmi, pogadać, pooglądać jakiś serial, film, więc tak. A u osób w twoim wieku, czyli w wieku 14 lat, istnieje tak coś jak impreza? Że nie będziecie tańczyć? Myślę, że tak. Chciałbym się dowiedzieć, nie, bo jaki jest wasz świat? Jak byłam w podstawówce, to chodziłam na dyskoteki. Bardzo lubiłam chodzić na dyskoteki. Teraz właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, no nie mam zbytnio czasu, ale właśnie kiedy się znajdzie wolna chwila, może nie jest to jakaś nie wiadomo jaka impreza, ale lubię bardzo się spotkać właśnie z przyjaciółmi, ze znajomymi i pogadać. A myślisz, że jesteś takim trochę wyjątkiem, który jest bardzo pracowity wśród tej całej młodzieży, która jest, jaka jest? Myślę, że można tak powiedzieć, bo jednak mam więcej tych wszystkich obowiązków. I myślę, że jednak ta praca zdecydowanie jest większa, ponieważ też bardzo daleko mieszkam od Warszawy, a muszę prawie co chwilę jeździć do Warszawy, więc to też zajmuje mi bardzo dużo czasu. I myślę, że właśnie taka moja determinacja i ta praca po prostu pozwalają mi dążyć do tego celu.